Dzień dobry. Z tej strony Tomasz Gajewski. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym, 13 już spotkaniu z cyklu Szach i Mat, Mości Królu Szachy dla Niewtajemniczonych. Tak jak, drodzy Państwo, sygnalizowałem to już na naszym ostatnim spotkaniu, w dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do omówienia szacha, który jest dawany przez inne figury z pomocą pozostałych bierek na szachownicy, ale jeszcze tytułem nawiązania do naszych poprzednich spotkań tutaj przedstawię Państwu takie trzy sytuacje, które wiążą się z dawaniem szacha przez wieżę, czy to z wykorzystaniem własnych figur, a w zasadzie wykorzystując sytuację na szachownicy, w której, tak jak również o tym sobie wspomnieliśmy, wrogiemu królowi niewygodnie, czyli mówiąc bardziej obrazowo, jest on zepchnięty do narożnika lub też jest troszeczkę przyblokowany przez własne bierki, ma ograniczoną możliwość manewru, dlatego też zadając mu szacha chcemy po prostu wykorzystać jak najbardziej sytuację, w której jest duża szansa na danie mu mata, czyli po prostu skutecznego szacha. Tutaj mają Państwo trzy diagramy, które wszystkie obrazują podobną nieco sytuację. Ruch ma strona białych. Za każdym razem wykonuje ona mat na czarnym królu poprzez przesunięcie własnej wieży z pola C1 na C8, czyli przez całą długość wspomnianej kolumny linii pionowej C. I tutaj ustawienie czarnych na każdym z tych trzech diagramów, jak można łatwo zwrócić uwagę, jest nieco inne. Stąd też na każdym z owych trzech diagramów czarne mają inną możliwość obrony przed atakiem, przed grożącym im matem. W przypadku pierwszej sytuacji po lewej stronie tutaj doskonale widać, że czarne mogą zastosować wariant obrony poprzez tylko i wyłącznie ucieczkę króla na wolne pole, ponieważ tutaj mamy do czynienia z szachowaniem przez białą wieżę z pola C8 całej linii poziomej 8, stąd król musi z niej uciekać. Nie ma tutaj możliwości zbicia wrogiej wieży, jak również zasłonięcia linii szachowania. W tym przypadku królowi czarnemu pozostaje tylko salwować się ucieczką z pola G8 na pole H7, bowiem pole H7, jak doskonale widać, jest wolne od figur, od bierek obydwu stron, jak również nie jest zagrożone szachem innej wrogiej bierki. Jeśli chodzi o drugi wariant, czyli mamy środkowy diagram, tutaj również szach następuje poprzez atak wieży białej na pole C8. Tu niestety król nie ma możliwości ucieczki z zagrożonej linii poziomej 8, ponieważ wolne pola na linii poziomej 7, potencjalne wolne pola, są zablokowane przez własne czarne pionki. Zasłonięcie linii szachowania, czyli postawienie własnej bierki na jedno z wolnych pól D8, E8 lub F8, również nie jest możliwe, gdyż czarni nie dysponują taką bierką, która mogłaby to wykonać. Natomiast ich wieża na polu A8 może w tym momencie zbić wrogą odpowiedniczkę na polu C8, likwidując tym samym zagrożenie mata, no i również pozbawiając białe ostatniej ważnej ofensywnej figury. Zostaną im tylko trzy pionki oraz król. Tu już sytuacja po zbiciu białej wieży na C8 będzie bardzo korzystna dla strony czarnych. Jeśli natomiast chodzi o trzecią, ostatnią sytuację, widoczną tutaj najbardziej po prawym stronie, tutaj w przypadku ataku białej wieży na pole C8 również nie ma możliwości ucieczki króla z szachowanego pola G8. Wszystkie wolne pola na linii 7 są zajęte przez własne figury, bierki. Jak również nie ma możliwości zbicia tym razem białej wieży, ponieważ nie znajduje się ona na polu C8 w zasięgu własnej bierki, która mogłaby tego dokonać. Natomiast tutaj jedynym wyjściem ratującym stronę czarnych jest zasłonięcie linii szachowania. Mogą one do tego wykorzystać jedynie własnego gońca, który znajduje się przed królem na polu G7, goniec czarnopolowy, a więc gracz dowodzący czarnymi w odpowiedzi na szacha białych z pola C8 może dokonać, a w zasadzie musi, bo tylko to jest jedyne dostępne dla niego wyjście. Może wykonać ruch, musi swoim gońcem z pola G7 na pole F8. W tym momencie zasłania on linię szachowania. Czarne oczywiście w tym momencie są ratowane, natomiast ruch z powrotem wraca do białych. Tutaj bicie białą wieżą z pola C8 gońca czarnych na polu F8 jest krokiem nierozważnym, bowiem po zbiciu tej figury
narażamy się bezpośrednio na zbicie wieży przez ponownie szachowanego czarnego króla na G8, który ma ową białą wieżę wtedy na sąsiednim polu F8, a więc może ją bezkarnie zbić, jeśli ta nie jest ubezpieczana przez żadną inną własną bierkę. Także w ten sposób wyglądają te sytuacje na diagramie. Krótko jeszcze pokażę je Państwu na szachownicy. Także jesteśmy już, drodzy Państwo, na szachownicy. Tutaj szybciutko omówimy sobie wspomniane trzy diagramy już w sytuacji realnej. Pierwszy wariant był w układzie bierek, taki jak Państwo widzą w tej chwili na szachownicy. Ruch oczywiście należy do białych, wykonują one szarże własną wieżą z pola C1 na pole C8 i tym samym wykonują szacha na czarnym monarsze. Tutaj, jak wspomnieliśmy, nie ma możliwości dokonania zasłony linii szachowania, jak również zbicia wrogiej wieży. Tutaj jedyną szansą na uratowanie własnego monarchy przed daniem mu mata jest oczywiście ucieczka z zagrożonego pola E8, w ogóle ucieczka czarnego króla z linii szachowania, linii poziomej 8, która w tym momencie jest atakowana przez białą wieżę na polu C8. Także w tym momencie czarne dokonują ucieczki własnym monarchą z pola G8 na pole G7 i tym samym likwidują ryzyko dostania mata w następnym ruchu. Oczywiście gdyby na przykład tutaj znajdował się tutaj na przykład na polu D3 znajdował się wrogi biały goniec, w tym przypadku ucieczka czarnego króla z pola G8 na pole H7 nie byłaby możliwa, bowiem pole H7 pozostawałoby pod ostrzałem wspomnianego białego gońca. To jest natomiast jedyny wariant w tej opcji, jedyny wariant uchronienia się czarnych przed matem. Jeśli chodzi o nasz kolejny wariant, tutaj mieliśmy coś takiego. W tym momencie atak białych z powrotem na polu C8. Mamy szacha na czarnym królu, zasłonięcie linii szachowania, czyli obstawa czarną bierką któregoś z tych trzech wolnych pól D8, E8 lub F8 nie jest możliwa. Poza tym król nie może uciec z szachowanej linii poziomej 8, ponieważ cała linia pozioma 7, te trzy przyległe pola do miejsca zajmowanego przez króla, czyli pola w linii poziomej 7, F7, G7 i H7 są zajęte przez własne czarne bierki, więc pionki to też król nie może uciec. Natomiast w tym przypadku dla czarnych z ratunkiem pośpiesza własna wieża na H8, która ma w swoim zasięgu bicia wrogą odpowiedniczkę na C8, dokonuje jej zbicia i tym samym likwiduje ryzyko mata w następnym ruchu. No i oczywiście, jak widać teraz na szachownicy, czarne zdobywają przewagę, bowiem na szachownicy oprócz trzech pionków, tak samo jak strona biała, dysponują również jedną figurą ofensywną. Dodatkowo, drodzy Państwo, mieliśmy jeszcze w tej sytuacji wariant, przedstawiający się w ten sposób, w którym biała wieża atakuje z pola C8 z powrotem czarnego króla. Tutaj możliwości ucieczki tym razem nie ma, jak również nie ma możliwości zbicia białej atakującej wieży. W tym przypadku jedynym rozwiązaniem pozostającym czarnym jest ruch własnym gońcem z pola G7 na pole F8 i wykonanie tym samym zasłony linii szachowania. W tym momencie czarny król na G8 jest wolny od szacha, natomiast białe, gdyby zbiły w swoim następnym ruchu gońca na polu F8 i dokonały powtórnego szacha, w tym przypadku ich wieża nieubezpieczona, która atakuje wrogiego króla z pola sąsiedniego, przyległego do niego, naraża się na jego akcję w postaci zbicia. I dochodzimy do sytuacji, w której na szachownicy każdemu z graczy pozostają po trzy pionki wraz z królem. Sytuacja bardzo ciekawa. Tutaj każdemu z graczy musiałoby zależeć na doprowadzeniu przynajmniej jednego własnego pionka do linii końcowej, tak aby móc go wymienić na przykład na hetmana, najsilniejszą figurę ofensywną i tym samym spróbować doprowadzić partię do skutecznego końca. Oczywiście można, drodzy Państwo, tę sytuację przećwiczyć i prześledzić jej dalszy rozwój wypadków. Natomiast tutaj zobrazowaliśmy sobie te trzy wspomniane sytuacje widoczne na diagramach. Także, drodzy Państwo, do tej pory przeanalizowaliśmy sytuację, w której szacha dawała wieża, czy to wespół we współdziałaniu z innymi bierkami na szachownicy, czy też dwie wieże. W tym przypadku teraz omówimy sobie
troszkę nieco inny wariant, w którym na przykład figurą atakującą, szachującą jest hetman, a wykonuje on to we współdziałaniu z inną własną figurą, która jeszcze pozostała na szachownicy. Jeśli chodzi na przykład o pierwszy wariant, mają Państwo tutaj sytuację ukazaną po lewej stronie. Dochodzi do szacha na czarnym monarsze na polu A8, znajduje się on w narożniku. Sytuacja bardzo niewygodna dla każdej ze stron, które w którymś momencie partii posiadają króla w narożniku. Tutaj szacha wykonuje biały hetman po jego przesunięciu z pola B2 na B7. I tak jak doskonale widać, w obydwu zresztą przypadkach szach będzie wykonywany z przyległego pola, a więc nie ma tutaj mowy o wykonywaniu zasłony. Jest to zwyczajnie niemożliwe. Hetman wykonujący atak z pola B7 ma również pod kontrolą dwa wolne pola B8 oraz A7, czyli są to pola potencjalnej ucieczki króla. Z racji, że pozostają one pod szachem białego hetmana, król nie może uciekać na te pola. Pozostawałoby mu tylko zbicie zagrażającej mu wrogiej bierki, ponieważ atakuje ona z przyległego pola, ale jak doskonale widać, własnego hetmana ubezpiecza jego monarcha z pola C6, który zapobiega tym samym jego eliminacji na polu B7. Także w tym przypadku nie ma, czarne nie mają żadnej możliwości obrony, dochodzi do mata po skutecznym ataku hetmana z pola B7, jednocześnie będącego ubezpieczonym przez własnego króla z pola C6. W drugim wariancie czarne mają jeszcze troszkę bardziej komfortową sytuację. Tutaj tym razem to one w przeciwieństwie do białych wykonują atak na szachownicy, pozostał już tylko biały monarcha na polu A1. I tutaj czarne wykonują ruch własnym hetmanem z pola E2 na pole A1, dokonując tym samym szacha na wrogim królu w samym rogu, lewym dolnym rogu szachownicy. Tutaj jeszcze na szachownicy oprócz własnego monarchy czarnym do dyspozycji pozostał jeszcze goniec Laufer na polu C4 i to właśnie on wykonuje bardzo ważną robotę w trakcie tego ataku czarnego hetmana z pola 2, bowiem ubezpiecza go na wspomnianym polu przed zbiciem ze strony wrogiego monarchy. Wrogi monarcha oczywiście ani nie może być zasłonięty, ani nie może zbić wrogiego czarnego hetmana na polu A2, jak również nie może uciekać na pola B2 lub B1, gdyż one w dalszym ciągu pozostają pod ostrzałem czarnego hetmana z pola A2, czyli pod szachem. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z matem i wygraniem partii przez stronę atakującą, czy to białych po lewej stronie, czy też czarnych po prawej. Wracamy na szachownicę, drodzy Państwo, i tutaj zobrazujemy sobie celem utrwalenia wspomniane dwa diagramy, które mieliśmy pokazane na ekranie. Tutaj sytuacja, już można powiedzieć, w której po walce na wyczerpanie obydwu stronom zostały oprócz obydwu króli jedynie jest biały hetman po stronie właśnie tej frakcji. Natomiast czarne niestety mają już tylko króla i w tym przypadku są skazane na porażkę. Tutaj w przypadku białych najważniejszą rzeczą, którą muszą wykonać, jest zagonienie czarnego króla do narożnika lub też do boku szachownicy. Wtedy samemu hetmanowi we współdziałaniu z własnym królem łatwo jest dać tej figurze szacha. W tym przypadku ruch mają białe, tak jak sobie już to omówiliśmy, wykonują one ruch własnym hetmanem z pola B2 na pole B7, tym samym dokonują skutecznego mata na wrogim monarsze. Tutaj hetman kontroluje wszystkie trzy pola, na których przebywa lub mógłby przebywać czarny król w momencie ucieczki: pola A8, A7 oraz B8. Zasłona, tak jak wspomnieliśmy, z racji szacha z przyległego pola nie jest możliwa. Czarne mogłyby jedynie dokonać zbicia atakującej figury. Jednak w tym przypadku nie jest to możliwe, ponieważ własny biały król ubezpiecza swojego hetmana z pola C6 i zapobiega on tym samym jego zbiciu na polu B7. Także w tym przypadku mamy do czynienia ze skutecznym matem. Gdyby na przykład ta sytuacja wyglądała troszkę inaczej i czarny król zamiast w narożniku znajdowałby się w linii przy boku szachownicy, mielibyśmy taką na przykład oto sytuację i w tym przypadku ruch należałby do strony białej. Białych oczywiście wykonują one atak hetmanem z pola H3 na pole D7. W tym przypadku również dochodzi do mata na czarnych, bowiem
tak jak mówiliśmy, zasłona linii szachowania nie jest możliwa, ucieczka czarnego monarchy również, ponieważ wszystkie cztery możliwe pola, na które mógłby on się przemieścić, są w dalszym ciągu pod ostrzałem białego hetmana, dodatkowo dwa z nich w linii poziomej siódmej, czyli C7 oraz E7 są ubezpieczane przez czarnego, przez białego, przepraszam, monarchę, jak również zbicie atakującego hetmana na polu D7 nie jest możliwe, ponieważ jest on ochraniany przez własnego monarchę z pola C6. Tak to, drodzy Państwo, się przedstawia w tej sytuacji. Jeszcze pokrótce omówimy sobie sytuację widoczną na drugim diagramie. Tutaj tym razem stroną atakującą była frakcja czarnych. O, sytuacja mniej więcej wyglądała w ten sposób. Tutaj ruch oczywiście należał do strony czarnych. Mają one tym bardziej komfortową sytuację, że ich jedyną, że ich najsilniejszą figurę ofensywną, czyli hetmana, wspiera jeszcze dodatkowo czarny laufer na polu C4, także nie jest konieczny udział własnego króla, który tutaj stoi na polu G8 w ubezpieczaniu własnej atakującej bierki. W tym momencie mamy turę ruchu czarnych, więc wykonują one atak własnym hetmanem na pole z pola G2 na pole A2 i tym samym dokonują mata na wrogim monarsze w narożniku A1. Tutaj bardzo konkretną pracę wykonuje wspomniany laufer goniec na polu C4. Ubezpiecza on własnego hetmana na polu A2 i uniemożliwia tym samym jego zbicie przez wrogiego monarchę z pola A1. Ten ruch bijący jest niedopuszczalny, jak również ucieczka białego monarchy na jedno z tych dwóch pól, B1 lub B2, bowiem one w dalszym ciągu pozostają pod szachem atakującej czarnej figury. W tym przypadku ważnym jest, aby właśnie czarne w momencie wykonywania ruchu z G2 nie wykonały go na pole B2. Bo pomimo tego, że z tego pola również wykonują szach na wrogim królu, to atakujący hetman nie jest tutaj ubezpieczany przez własną inną bierkę, nie znajduje się na linii działania własnego gońca, także w odpowiedzi białe mogłyby zbić bezkarnie czarnego hetmana i w tym momencie na szachownicy mamy już sytuację problemową, w której danie szacha jest raczej niemożliwe. Tutaj wykonanie go skutecznego przez jednego gońca, jak również króla, nie jest możliwe. Także, drodzy Państwo, omówiliśmy sobie widoczne na diagramach sytuacje. Na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam Państwa do ćwiczenia tych sytuacji samodzielnie. Na następnych naszych spotkaniach będziemy kontynuować sytuację, w której królowi niewygodnie, czy to z tytułu przebywania w rogu szachownicy, czy też z tytułu obstawienia przez własne bierki. Oczywiście te warianty, które sobie dzisiaj przeanalizowaliśmy, kiedy na szachownicy zostaje samotny król, a przeciwnik dysponuje jeszcze kilkoma figurami ofensywnymi, to są warianty, w których łatwiej jest dać szacha mata wrogiemu królowi. Zdecydowanie trudniej przychodzi to na szachownicy, na której występuje więcej figur, w której atakowany monarcha ma jeszcze do dyspozycji sporo własnych bierek, które mogą tym samym przeciwdziałać i zaskoczyć atakowanego przeciwnika. Także na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się. Zapraszam na nasze następne spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.